Jest środa, 5 września, 6:52, czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Serdecznie zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy, jak przedstawia się tendencja na futures S&P 500 w układzie H1. Kurs znajduje się obecnie przy poziomie 1400 punktów, poniżej oporu 1404 punkty, który już wcześniej wykazywaliśmy za taką barierę zwrotną. Opór ten został wczoraj przełamany do góry i bardzo szybko zanegowany z powrotem w dół. I po tej takiej pułapce popytowej zaczął oddziaływać już bardzo istotnie i teraz widzimy konsekwencje, czyli oddalanie się od 1404 w stronę 1400 punktów. Linia sygnalna CCI znajduje się minimalnie poniżej zera, co jest takim neutralnym wskazaniem. Więc rynki europejskie, które rozpoczną za niedługo handel, nie powinny być zaskoczone obecnymi poziomami futures na S&P 500 w układzie H1. Ale uwaga, średnie eksponencjalne z 65 i 100 godzin znajdują się poniżej EMA200. I to jest zapalnik do mocniejszej reakcji podażowej, czyli do silniejszej fali zniżkowej. Taki zapalnik, można powiedzieć, że trwa już od ostatniej sesji sierpniowej. Trwa już przeszło 68 godzin i z tego też powodu podaż tutaj zdobywa cenniejsze punkty, techniczną przewagę na wykresie godzinowym dla futures S&P 500. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja dla instrumentów pochodnych na DAX-a. Może najpierw dla Dow Jonesa. Kurs znajduje się w rejonie 13009 punktów. Sytuacja analogiczna, choć sygnał taki sprzedażowy na średnich eksponencjalnych występuje na wykresie już od 24 sierpnia, czyli dominuje w tendencjach już od przeszło 166 godzin. Opór 13066 punktów zabezpiecza krótkie pozycje, natomiast poniższe wsparcia 12983, 12971 są zagrożone. Teraz zerknijmy na DAX-a przed otwarciem. Kurs zakończył wczoraj notowania w rejonie 6956 punktów. Średnie eksponencjalne z 65 i 100 godzin opadały w dniu wczorajszym, ale nie przecięły EMA200. Jeżeli do tego dzisiaj dojdzie, reakcja podażowa, reakcja zniżkowa rynku może być o wiele silniejsza niż wczoraj obserwowana. Jeśli jednak wsparcie 6923 wytrzyma taką presję ewentualnego przecięcia, to ruch wzrostowy będzie mógł być wydłużony w górę, w stronę oporów 7011-7016. I zobaczmy teraz, jak przedstawione tendencje na zachodnich futures wpłynęły wczoraj na FW20 i co może wydarzyć się w dniu dzisiejszym, gdyż wczorajsze rozliczenie to 2252, zakończenie sesji w tym rejonie, blisko minimów sesyjnych. Natomiast ponad cennym dołkiem, wsparciem 2228 punktów. Bardzo ważne także wsparcie wczoraj już tak testowane, to 2255-51. A więc została ta strefa wsparcia już naruszona. Eksponencjalne średnie szybsze znajdują się ponad EMA200, czyli układ wzrostowy jest podtrzymany. Natomiast ta korekta spadkowa, o której wczoraj pisaliśmy wprost z rynku, jest aktualna i może zostać wydłużona w czasie. Więc tendencje zachodnich futures, które wykazują zniżki, mogą istotnie wpływać na podążanie w dół na FW20. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.